Drogi, wspaniały mężczyzno, rozpoczynający mozolnie swoją drogę przez świat, który jest najeżony jak minami przeciwczołgowymi, nowymi znajomościami z przeróżnymi księżniczkami. Informuję cię, że każda porażka, jaka cię spotka w życiu, na drodze do spotkania tej cudownej, wspaniałej, jednej, jedynej, którą będziesz kochał nad życie, całe życie, należycie, skrycie i otwarcie. Ta twoja droga jest tylko po to, żebyś kiedyś mógł popatrzeć na swoją cudowną księżniczkę, powiedzieć: Boże, jak ja jestem szczęśliwy, że ją spotkałem. I dlatego informuję cię o kilku maleńkich, drobnych zasadach, które ci mogą bardzo ułatwić tę drogę przez mękę, skrócić tę mękę i twoją udrękę. I chcę cię poprowadzić za rękę ku twojemu szczęściu. Zapamiętaj tę zasadę, nigdy się nie tłumacz, nigdy żadnej kobiecie nie wyjaśniaj, nie tłumacz, nie przepraszaj. Zapamiętaj taką zasadę, nigdy nie bij się w piersi, nie przepraszaj. Nie staraj się załagodzić, bo w ten sposób nic nie zyskasz. Jeżeli popełniłeś jakiś nieładny wyczynek, to zrób teraz trzy ładne. Pamiętaj, wszelkie przepraszanie powoduje, że u kobiety powstają negatywne emocje. Naucz się kobiecie dziękować. Dziękować za to, jaka jest piękna. Dziękować za to, że przyszła. Dziękować za to, że ten czas z nią jest taki cudowny. Pamiętaj, zachowuj się zawsze jak Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek, który dostaje w prezencie pusty słoiczek po miodziku i pęknięty balonik. I on się tym cieszy. Pamiętaj, ciesz się. Ciesz się wszystkim, choć uśmiechnięty. I również odchodź uśmiechnięty. Jeżeli ta niewiasta cię nie doceniła i nie ma zamiaru cię docenić, to odchodź uśmiechnięty. Pamiętaj, przeszłość to są cudne wspomnienia, natomiast wartość to jest to, co ty zachowasz ze swoich nauk i z moich również. Pamiętaj, ciesz się pękniętym balonikiem i pustym słoikiem po miodziku i nigdy się nie tłumacz, ale zawsze dziękuj.